Witajcie. Zadaliście nam parę bardzo ciekawych pytań do naszego trenera Gerda, który przyjechał do naszej stadiny Iskra. I właśnie zadam te pytania, żebyście zdali odpowiedź. Panie trenerze, co powie Pan o koniach ujeżdżeniowych hodowanych w współczesnym typie? What can you say about modern type dressage horses? Modern dressage? Yes. Well, I don't like so much that this dressage became a very mechanical thing. To, co mi się nie podoba w ujeżdżeniu, to, że stało się zbyt mechaniczne. Horses are not in classical balance anymore. Konie nie są prowadzone w równowadze takiej klasycznej. Our higher level dressage changed into a show. I to bardziej jest kwestia tego, że ujeżdżenie stało się rodzajem show. And many times not for the good of the horse. I nie często odbywa się to kosztem koni. Jak duży wpływ ma zbyt ciasne ustawienie konia w potylicy? Na co? Słucham? What can you tell about the influence of a tight hold held neck of the horse? Well, if you hold a neck in a frozen frame just on a rigid rein, the horse will lose the back, the horse will tighten the back, and at the end the horse will just start to run or become stiff. Jeżeli przytrzymuje się szyję konia w stałym ustawieniu, to zawsze ma to wpływ taki, że albo koń się grzbiet jego usztywnia i zaczyna albo uciekać, albo przestaje tracić chęć do ruchu naprzód. Co trener myśli o hipermobilności u koni? I jakie są tego konsekwencje? What do you think about hypermobility of horses and what are the consequences for riders and horses? Well, our breed produced horses with a very high rideability, so the necks are very soft, the poles flexing easily. The horses are less solid in front of the shoulder, and this creates a lot of problems for the balance of the horse. W tej chwili hodowcy mają tendencję do tego, żeby hodować konie o takiej super hipermobilności, takie, które mają bardzo dużą elastyczność w szyi, w stawach, ale z kolei odbywa się to kosztem utraty ich równowagi pod siodłem. Yeah, we need a neck which is stable on the base into the shoulder and soft in the pole. Koń powinien mieć szyję, która jest stabilna u podstawy, tutaj kiedy wychodzi z łopatek, że to luźna jest w okolicach potylicy. And most time these necks are loose in front of the shoulder and locked in the pole, the opposite. W przypadku koni z hipermobilnością często jest odwrotnie, czyli jest szyja luźna w okolicy łopatek, a usztywniona w okolicy potylicy. Pytanie. Jaki był najtrudniejszy moment w Pana życiu jako trenera koni i jeźdźcy? Now more private question. What was the most difficult moment for you as a rider and a trainer? Well, the most difficult time in my life was when my message, my presentation and my work became a political statement. And I suddenly was pushed into a corner of a politician. I was the advocate of the horse in sense of fighting Rolku and all this, and this caused a lot of trouble in my life. Miałem w życiu taki trudny okres, kiedy to wszystko, co chciałem przekazać, kiedy walczyłem z Rolkurem, o dobrostan koni, było w ten sposób rozumiane, że w efekcie byłem skazany na jakby rodzaj banicji, wygnania, kiedy nie słuchano tego, co mówię. To było dla mnie bardzo trudne. I pytanie, jaką radę dałby Pan wszystkim jeźdźcom, którzy myślą o sporcie zawodowym? What would be your advice to any rider who wants to ride professionally? Well, number one, you have to learn that learning to ride is a very slow process. And you cannot be a young person and win after 2, 3 or 4 years with a properly trained horse. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę, że jeździectwo to jest bardzo proces długotrwały i jako młody jeździec nie jesteśmy w stanie po 2, 3 latach uzyskać takich umiejętności, żeby wygrywać zawody. Number two, don't go for the quick success.
ride with an experienced older trainer and try to prepare yourself to accept that it takes years to become a really solid good trainer. Po drugie, nie poszukiwać drogi na skróty, jeździć z doświadczonym trenerem, który będzie w stanie pomóc wam solidnie wykształcić konia i tak, żebyście sami mogli ten proces, tę drogę przejść. And number three. I po trzecie. Don't sell your soul. Nie sprzedawaj duszy. Tak, dziękuję bardzo za odpowiedź i panie trenerze, dziękuję, że przyjechaliście do nas, do naszej stadniny, że trener chciał potrenować z naszymi jeźdźcami w Polsce północnej. Jest pan dla mnie ogromną inspiracją, jeśli chodzi o trenowanie koni. Byłam na dwóch szkoleniach z trenerem. Wspominam je bardzo dobrze i uważam, że największy wpływ, jeśli chodzi o moje dotychczasowe jeździctwo, miał pan. I mam nadzieję, że udało nam się ugościć pana w naszym domu w taki sposób, że czuł się dobrze. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.